Pierwszy list do Koryntian, rozdział 12, komentarz. Apostoł przedstawił wieczerzę pańską jako wzniosłą uroczystość gromadzącą Kościół Boży. Stało się to w 11 wersecie, w 11 rozdziale. Teraz prezentuje nam dary Ducha Świętego oraz Jego obecność w zgromadzeniu, bez której nie mogłoby być mowy o zachowaniu Bożego porządku podczas spotkań wierzących w celu uczestniczenia w Wieczerzy Pańskiej oraz usługiwania wierzącym Słowem. Z tego fragmentu dowiadujemy się, że Kościół jest ciałem Chrystusowym, utworzonym przez Ducha. Duch Święty działa w tym ciele ku Jego dobru, rozdzielając dary każdemu poszczególnie jak chce, o czym czytamy w wersecie 11. Czyni to wszystko po to, aby były one wykonywane pod Jego wyłącznym kierownictwem, jak poucza nas werset 3. Apostoł ostrzega nas jednocześnie przed wkradnięciem się złych duchów oraz ludzkich roszczeń. Jedynie przestrzeganie praw Ducha Świętego w Zgromadzeniu Bożym może nas od tego ustrzec. Wersety od 1 do 12 rozdziału pierwszego listu do Koryntian. A co do darów duchowych, bracia, nie chcę, abyście byli nieświadomi rzeczy. Wiecie, iż gdyście byli poganami, do niemych bałwanów szliście, jak was prowadzono. Dlatego oznajmiam wam, że nikt, przemawiając w Duchu Bożym, nie powie, niech Jezus będzie przeklęty. I nikt nie może rzec, Jezus jest Panem, chyba tylko w Duchu Świętym. Rozważany przez nas rozdział zaczyna się przedstawieniem typowych cech, które charakteryzują prawdziwą służbę, będącą owocem działania Ducha Bożego. Dzięki temu będziemy zdolni rozpoznać, właściwie osądzić i odrzucić wszelką służbę opartą na fałszywym gruncie i wykonywaną w fałszywym duchu. Koryntianie, powołani z pogan, byli uprzednio pod wpływem fałszywych duchów, które prowadziły ich do oddawania czci niemym bożkom i przeklinania Jezusa. Żaden człowiek, który przemawia pod natchnieniem Ducha Świętego, nie będzie prowadził do bałwochwalstwa lub, co jeszcze gorsze, do znieważania Chrystusa. Przeciwnie, Duch Święty zawsze będzie prowadził do wyznania Jezusa jako Pana. Trzeci werset w ścisłym znaczeniu nie jest formą testu, który miałby pomóc nam w rozróżnieniu wierzącego od niewierzącego, lecz daje raczej możliwość rozpoznania, czy dana osoba przemawia w Bożym Duchu, czy w innym, fałszywym. W czasach, gdy przez Ducha Świętego nadal udzielane były objawienia i, jak łatwo się domyślić, szatan próbował je sfałszować, co widzimy w drugim liście do Tesaloniczan, drugi rozdział, drugi werset, taki test miał szczególne znaczenie. Co więcej, chociaż dawno już skończył się czas objawień, ma on nadal potężne znaczenie, a to dlatego, że w Słowie Bożym jesteśmy ostrzegani, że przyjdą czasy, w których niektórzy spośród nas słuchać będą zwodniczych duchów. Co więcej, powstaną również i tacy, którzy będą ustami swoimi wyznawać, że są sługami Chrystusa, podczas gdy w rzeczywistości będą sługami szatana. Mogą oni być rozpoznani właśnie przez swoje stanowisko wobec Chrystusa. Każdy, kto znieważa Chrystusa, nie jest kierowany przez Ducha Świętego. Wersety od 4 do 6 pierwszego listu do Koryntian, rozdziału 12. A różne są dary łaski, lecz Duch ten sam, i różne są posługi, lecz Pan ten sam. I różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich.
Najpierw apostoł przedstawił podstawy, które mają umożliwić rozpoznanie, kiedy ktoś przemawia w duchu, a kiedy nie. Następnie przechodzi do pouczeń dotyczących Bożej siły i autorytetu przy wykonywaniu różnych darów łaski w celu służenia innym. Każdy, kto mówi w Duchu Świętym, dążyć będzie do wywyższenia Chrystusa. Jednakże Duch może objawiać się przez różne dary łaski. Mimo tej różnorodności, wszystkie wykonywane są w mocy i działaniu tego samego Ducha. Co więcej, różne dary łaski wykorzystywane są do wykonywania różnych rodzajów służby. Jednakże Pan jest ten sam, który kieruje każdym sługą w Jego służbie. Na koniec widzimy, że używanie darów łaski w rozmaitych rodzajach posługi będzie miało także różne oddziaływanie i praktyczne skutki. Jednakże ciągle działa ten sam Bóg w celu osiągnięcia zamierzonych rezultatów w poszczególnych duszach. Wiersze te uczą zatem, że dary łaski mogą być sprawowane jedynie w mocy Ducha i pod kierownictwem Pana. Widzimy tu również i tę prawdę, że każde prawdziwe dzieło osiągnięte w duszy człowieka jest wynikiem działania Bożego. Te trzy krótkie wersety, pod warunkiem, że są właściwie rozumiane, wystarczają w zupełności, aby skorygować trzy poważne, brzemienne w skutki błędy w chrześcijaństwie. Po pierwsze, w religijnym świecie bardzo rozpowszechniony jest pogląd, że przy wykonywaniu darów łaski niezbędnymi wymogami są naturalne zdolności, ludzka mądrość i wykształcenie zdobyte w teologicznych szkołach. Apostoł poucza nas, że do wykonywania darów łaski w zgromadzeniu Bożym potrzebujemy koniecznie czegoś, czego nie jest w stanie przekazać nam żadna ludzka, choćby najbardziej renomowana szkoła i czego nie są w stanie osiągnąć ludzie o własnych siłach. Potrzebujemy obecności i działania Ducha Świętego. Gdy ma on swobodę działania, to może użyć ludzi nieuczonych i prostych. Mówią o tym Dzieje Apostolskie, 4 rozdział, 13 werset. Pod jego kierownictwem rybacy jak Piotr i Jan, otrzymawszy wysokie stanowisko apostołów, byli w stanie wprowadzać nowy porządek rzeczy, który obracał w gruzy zasady istniejącego świata. Duch Święty może również użyć do wykonywania Bożej misji bardzo wykształconego człowieka jak apostoł Paweł. Bóg nie daje miejsca dumie i zarozumiałości ludzkiej, lecz uzależnia wszystko od obecności i działania Ducha Świętego. Po drugie, w chrześcijaństwie wielu ludzi reprezentuje pogląd, że zanim ktokolwiek będzie mógł przystąpić do służby, musi być ordynowany przez ludzi i wyposażony w ludzki autorytet. Apostoł jednoznacznie stwierdza, że prawdziwa służba wymaga jedynie autorytetu samego Pana. Po trzecie, odnośnie działania słowa w duszy człowieka, wyznawcy chrześcijaństwa mają skłonność polegania w dużej mierze na takich elementach jak wzniosła mowa, wzruszające bodźce zmysłowe, muzyka, śpiew i inne metody, które z zasady odwołują się do zmysłów. Apostoł przypomina nam, że Bóg jest tym, który działa wszystko i we wszystkich. To On sprawia wszystko, co jest Boże. I to w każdym, w którym wykonywane jest dzieło. Apostoł mówi uprzednio wierzącym w Koryncie o tym, że mowa Jego i zwiastowanie nie były głoszone w przekonywujących słowach mądrości, lecz objawiały się w nich duch i moc, aby wiara wasza albo ich nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. 1 Koryntian, 2 rozdział, od 4 do 5 wersetu.
Widzimy zatem, że moc do wykonywania darów łaski nie pochodzi od człowieka. Jej źródłem jest Duch Święty. Autorytet do sprawowania służby również nie pochodzi od człowieka, lecz od Pana. Błogosławione skutki osiągnięte w duszy nie są zasługą człowieka. Jest to owoc działania Bożego. Werset 7. A w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi. Albo można ten werset oddać, a każdemu bywa dane objawienie Ducha ku pożytkowi. Po omówieniu Bożego pochodzenia każdego daru łaski, apostoł przechodzi do pouczeń dotyczących różnorodności darów Ducha i ich rozdzielania. Mówią o tym wersety od 7 do 11. Ten fragment przekazuje ważną prawdę. Duch nie skoncentrował wszystkich swoich objawień w jednym człowieku lub też w grupie ludzi. Pouczenia zawarte w tych wersetach dotyczą szczególnie często spotykanego wśród chrześcijan zła, to jest podziału na tak zwany laikat i kler, czyli zwykłych ludzi i duchownych. Fałszywy pogląd głosi, że tylko ta druga grupa, czyli kler, duchowni, winna zajmować się pracą na niwie pańskiej. Pismo nie zna takiego podziału. W praktyce współczesne chrześcijaństwo porzuca często ten porządek Boży i przeczy mu, twierdząc, że objawienie Ducha dane jest tylko temu, kto został przeznaczony do przewodzenia zborowi i kierowania nim. Tutaj jednakże czytamy wyraźnie, że objawienie Ducha dane jest każdemu. Ponadto widzimy, że objawienie dane jest ku pożytkowi. Czyli dane jest objawienie Ducha każdemu i ku pożytkowi. Nie zostaje ono dane w tym celu, aby poszczególne osoby wywyższały siebie i zajmowały przywódczą pozycję wśród ludu Bożego, starając się osiągnąć wpływy lub osobiste korzyści. Przeciwnie, objawienie Ducha zostaje udzielone ku wspólnemu pożytkowi. To pouczenie miało szczególne znaczenie dla wierzących w Koryncie, ponieważ chętnie wykorzystywali oni dary łaski do wynoszenia się ponad innych. Wersety od 8 do 10, pierwszy list do Koryntian, rozdział 12. Jeden bowiem otrzymuje przez Ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego Ducha mowę wiedzy, inny wiarę w tym samym Duchu, inny dar uzdrawiania w tym samym Duchu, jeszcze inny dar czynienia cudów, inny dar proroctwa, inny dar rozróżniania duchów, inny różne rodzaje języków, inny wreszcie dar wykładania języków. W kolejnych wersetach apostoł dalej zajmuje się rozróżnianiem poszczególnych darów ducha. Nie skupia się tylko na fakcie ich posiadania, lecz mówi raczej o tym, w jaki sposób się przejawiają i są użytkowane. Z tego też powodu nie przedstawia jedynie mądrości i poznania, lecz mówi o mowie mądrości i mowie wiedzy, mowie poznania. Mowa lub słowo wskazuje na przekazanie mądrości i poznania ku pomocy innym. Mądrość oznacza posiadanie takich myśli, jakie ma Bóg. Zdolność widzenia wszystkich rzeczy takimi, jakimi one są w oczach Bożych oraz w relacji do Niego samego. Poznanie lub wiedza ma bardziej charakter dobrej znajomości objawionego Słowa Bożego, przyswojenia go przez umysł i jest związane ze sferą inteligencji i rozumu. Dzięki poznaniu można w jasny sposób przedstawić naukę.
Wiara w tym kontekście nie jest wiarą w Chrystusa i Ewangelię, bo ta jest wspólnym darem wszystkich wierzących. Tu chodzi raczej o szczególną wiarę, która została dana niektórym, aby byli w stanie pomóc ludowi Bożemu w przezwyciężaniu trudności. Dar uzdrawiania był widzialnym znakiem Bożym, co możemy zobaczyć jako dar znak. Dar uzdrawiania był widzialnym znakiem Bożym i odnosił się do naszego ciała. Natomiast dar czynienia cudów, inaczej niż uzdrawianie, oznaczał demonstrację mocy Bożej wobec rzeczy materialnych i istot duchowych. Czytamy o tym w Ewangelii Marka, 16 rozdział, od 17 do 18 wersetu. W Dziejach Apostolskich, 13 rozdział, 11 werset. W Dziejach Apostolskich, 16 rozdział, 18 werset. W Dziejach Apostolskich, 28 rozdział, 5 werset. Proroctwo z kolei jest objawieniem mocy. Proroctwo jest objawieniem mocy w duchowej sferze. Dar ów uzdalnia tego, który go posiada, do przedstawienia myśli Bożych odnośnie teraźniejszości lub przyszłości. Widzimy to w Dziejach Apostolskich, 11 rozdział, 28 werset i w 1 Koryntian, 14 rozdział, 3 werset. Rozróżnianie duchów jest darem łaski, który, jak ktoś powiedział, uzdalnia nie tylko do rozpoznania pomiędzy prawdziwym i rzekomym wierzącym w Jezusa Chrystusa, co pomiędzy nauką ducha, a tym, co symulowane jest przez złe duchy. Tak twierdził William Kelly w swoim komentarzu. Rozróżnianie duchów jest darem łaski, który uzdalnia nie tyle do rozpoznania pomiędzy prawdziwym i rzekomym wierzącym w Jezusa Chrystusa, co pomiędzy nauką ducha, a tym, co udawane jest przez złe duchy. Komu innemu mogły być podarowane różne rodzaje języków, a komu innemu dar ich wykładania? Werset 11. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam duch, rozdzielając każdemu poszczególnie, jak chce. Po przedstawieniu poszczególnych darów łaski apostoł przypomina, że choć niektóre z nich mogą zdawać się cudowne czy nadnaturalne, to jednak wszystkie są duchowe, to znaczy pochodzą z ducha. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam duch, rozdzielając każdemu poszczególnie jak chce. Porządek, jaki przewidział Bóg dla swojego zgromadzenia, opiera się na różnorodności darów, rozdzielonych wśród poszczególnych osób i sprawowanych pod jedną wspólną wolą, przewodzącą mocą i wolą Ducha Świętego. Każdy prawdziwy porządek widoczny podczas zgromadzeń ludu Bożego jest konsekwencją faktu, że sam Bóg może działać pośród swego ludu przez wprowadzanie ludzkich zarządzeń, ordynowanej służby oraz kontrolowanych odgórnie ceremonii i rytuałów, chrześcijaństwo zniekształca i ignoruje ten porządek w praktyce, jeśli nie w doktrynie. Wersety 12 do 13 pierwszego listu do Koryntian, rozdziału 12. Albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż ich jest wiele, tworzą jedno ciało, tak i Chrystus. Bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem.
Kończąc temat różnorakich objawień ducha, apostoł porusza kwestię obszaru jego działania. To zaś prowadzi do pięknego rozwinięcia prawdy o zgromadzeniu postrzeganym jako ciało Chrystusowe. W zgodności z wyznaczonym porządkiem Bożym wierzący sprawują udzielone im dary łaski nie jako pojedyncze, niezależne i odizolowane od siebie osoby, lecz jako członki ciała Chrystusa. Czynią to dla dobra całego ciała. Na przykładzie ludzkiego ciała i jego ukształtowania apostoł objaśnia znaczące prawdy dotyczące ciała Chrystusa. Podobnie jak ludzki organizm tworzy spójną całość, a składa się z poszczególnych oddzielnych członków, które mają w nim określone miejsce, tak i Chrystus. Ciało jest ciałem Chrystusa i obejmuje jego osobę i wierzących. Poszczególne członki. Jest to jego ciało, w którym znajduje wyraz jego jestestwo. Zgadza się to z prawdą, którą apostoł poznał już na początku, zaraz po swoim nawróceniu. Czemu mnie prześladujesz? Zapytał go Pan. Dotykać jego ludu znaczy dotykać jego samego, jego ciała. Dalej apostoł mówi, że zgromadzenie połączone zostało w całości ze wszystkich wierzących, zarówno Żydów, jak i Greków, którzy w jednym duchu zostali ochrzczeni w jedno ciało. Chrzest ducha, jak wiemy z Dziejów Apostolskich, 1 rozdział, 5 werset, i 2 rozdział, 1 werset do 13, miał miejsce w Dzień Zielonych Świąt, kiedy to wierzący poprzez dar Ducha Świętego zostali połączeni z Chrystusem, głową w niebie i między sobą nawzajem. Wersety od 14 do 19. Albowiem i ciało nie jest jednym członkiem, ale wieloma. Jeśli by rzekła noga, ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała, czy dlatego nie należy do ciała? A jeśli by rzekło ucho, ponieważ nie jestem okiem, nie należę do ciała, czy dlatego nie należy do ciała? Jeśli by całe ciało było okiem, gdzież byłby słuch? A jeśli by całe ciało było słuchem, gdzież byłoby wonienie? Tymczasem Bóg umieścił członki w ciele, każdy z nich tak, jak chciał. A jeśli by wszystkie były jednym członkiem, gdzież byłoby ciało? Po przedstawieniu prawdy o zgromadzeniu jako ciele Chrystusowym, za pomocą różnorakich funkcji poszczególnych części ciała, apostoł prezentuje w pozostałej części rozdziału praktykę, jaka powinna charakteryzować ciało Chrystusowe na ziemi. Pokazuje, że podobnie jak członki ciała ludzkiego zostały stworzone oddzielnie po to, aby funkcjonować i działać sprawnie jako zjednoczona całość, tak też powinno być w zgromadzeniu. Najpierw przypomina, że w ludzkim ciele istnieje różnorodność w jedności, albowiem i ciało nie jest jednym członkiem, ale wieloma. Gdyby ta każda część ciała kierowana zazdrością względem innych, które może sprawują w organizmie ważniejsze funkcje, zaniedbała swoją własną, to różnorodność ta zostałaby całkowicie zniweczona i zlekceważona. Na skutek tego powstałby chaos nie do opanowania. Gdyby tak stopa zaczęła narzekać, że nie jest ręką albo ucho, że nie jest okiem, to zdrowe funkcjonowanie ciała zostałoby zakłócone, bo użalające się członki przestałyby automatycznie sprawnie działać ku pożytkowi całego organizmu. Takiemu zamieszaniu można zapobiec tylko w jeden sposób, poprzez rozpoznanie i uznanie faktu, że to nie człowiek, lecz Bóg umieścił członki w ciele, każdy z nich tak, jak chciał. Bóg przewidział dla każdego z nich odpowiednie miejsce i zadania. Gdyby wszystkie pełniły tę samą wzniosłą funkcję,
istnienie ciała nie byłoby możliwe. A jeśli by wszystkie były jednym członkiem, gdzież byłoby ciało? Wersety od 20 do 25. A tak członków jest wiele, ale ciało jedno. Nie może więc oko powiedzieć ręce: nie potrzebuję ciebie. Albo głowa nogą: nie potrzebuję was. Wprost przeciwnie. Te członki ciała, które zdają się być słabszymi, są potrzebniejsze, a te, które w ciele uważamy za mniej zacne, otaczamy większym szacunkiem, a dla wstydliwych członków naszych dbamy o większą przyzwoitość, podczas gdy przyzwoite członki nasze tego nie potrzebują. Lecz Bóg tak ukształtował ciało, iż dał pośredniejszemu większą zacność, aby nie było w ciele rozdwojenia, lecz aby członki miały nawzajem o siebie jednakie staranie. Po drugie, apostoł pokazuje nam, że istnieje coś takiego jak jedność w różnorodności. Nawet jeśli wiele jest członków, to ciało jest jedno. Jednakże owa jedność byłaby w najwyższym stopniu zagrożona, gdyby wyższe członki spoglądały pogardliwie na niższe. Widzieliśmy już, że zazdrość wobec innych członków doprowadziłaby do zniszczenia różnorodności. Tutaj zaś uczymy się innej ważnej prawdy. Lekceważenie innych i poczucie wyższości prowadzą do zniszczenia jedności. Jeśli oko traktuje lekceważąco rękę lub głowa pogardza nogami, kończy się wszelka jedność ciała. I znowu dostrzegamy, że jest tylko jeden skuteczny środek zapobiegający temu – rozpoznanie i uznanie obecności i mocy Bożej. Bóg w taki sposób połączył ciało w jedność, że żaden człowiek nie może obejść się bez drugiego. Uznanie pierwszej prawdy o istnieniu różnorodności w jedności wykluczyłoby całkowicie światową zasadę tak zwanego duchowieństwa, czyli klerykalizmu. Bo widzimy tutaj jasno, że w jednym ciele żaden z członków nie może żądać dla siebie prawa do pełnienia nadzwyczajnej funkcji. Nie, każdy członek ma swoje własne zadanie. Uznanie drugiej prawdy o istnieniu jedności mimo różnorodności wykluczyłoby z kolei wyznawaną przez wielu zasadę niezależności. Chociaż bowiem każdy członek posiada specjalną, odpowiednią dla niego funkcję, to jednak wszystkie członki są w najwyższym stopniu zależne od siebie. Nauka o ciele Chrystusowym streszcza się zatem w jednym krótkim zdaniu. Żaden wierzący nie posiada samoistnie wyjątkowego znaczenia, a wszystkie członki są zależne od siebie nawzajem. Werset 26. I jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki, a jeśli doznaje czci jeden członek, radują się z nim wszystkie członki. Bezpośrednim skutkiem powyższego jest to, że wszystkie członki cierpią wespół, gdy cierpi jeden z nich, i że wszystkie członki razem się radują, gdy jeden z nich doznaje czci. Bez wątpienia z powodu obecnego stanu braku jedności w chrześcijaństwie praktyczny wyraz tej prawdy jest w dalekim stopniu utrudniony. Mimo to prawdą pozostaje fakt, że pojedyncze członki mają wpływ jeden na drugiego, ponieważ przez Ducha Świętego połączone są ze sobą nawzajem. To, co jest zależne od Ducha Świętego, nie jest w stanie przeminąć lub się zmienić. Niezależnie od tego, jak bardzo fakt, że głęboko zawiedliśmy w urzeczywistnianiu tej prawdy, uniemożliwia tego praktyczny wyraz. Im bardziej duchowe jest nasze usposobienie, tym bardziej będziemy świadomi prawdy, że mamy na siebie wzajemnie wpływ. Rozczłonkowanie zgromadzenia
osłabiło naszą duchową wrażliwość. Ale ktoś kiedyś powiedział, według miary naszej duchowej siły, świadomiej cierpimy i świadomiej przeżywamy radość. Werset 27. Wy zaś jesteście ciałem Chrystusowym, a z osobna członkami. Werset ten dla uchwycenia bardzo istotnej prawdy i myśli, która jest tu podkreślona, a w gramatyce języka polskiego niestety ulega zatraceniu, mógłby być lepiej przetłumaczony. Wy jesteście ciało Chrystusa, a członkami Jego z osobna. Wy zaś jesteście ciałem Chrystusowym, a z osobna członkami. Apostoł mówił o fundamentalnych prawdach, które odnoszą się do całego zgromadzenia Bożego na ziemi, postrzeganego jako ciało Chrystusowe. Teraz odnosi te prawdy do konkretnego zboru w Koryncie. Mówi o tym, że jako oddzielne członki stanowią ciało Chrystusa. Nie twierdzi, że są ciałem Chrystusa, czyli całym ciałem. Dla odróżnienia ciała Chrystusa w jego ogólnoświatowym, globalnym i całościowym charakterze od pojęcia oznaczającego jego lokalną fragmentaryczną reprezentację w całym tym podrozdziale będziemy widzieć różnicę między jednym a drugim. Paweł nie twierdzi, że lokalnie Koryntianie są całym ciałem Chrystusa, całym ciałem, jak można by zrozumieć z niektórych nieprecyzyjnych wypowiedzi czy tłumaczeń biblijnych, których myśl ta została nieprecyzyjnie, fałszywie oddana, lecz mówi, jesteście ciało Chrystusa. Zgromadzenie w Koryncie nie było bowiem ciałem Chrystusa jako całego, lecz miejscową reprezentacją tego ciała. Było częścią całego ciała w jego globalnym pojęciu. Jakiś generał mógłby odezwać się do żołnierzy. Pomyślcie o tym, żeście przecież gwardia. Mówiąc tak, chcę, aby podlegli mu żołnierze pomyśleli o swoim wysokim i odpowiedzialnym stanowisku, jakie to jako gwardziści reprezentują. Nie chcę natomiast wcale przez to powiedzieć, to wy jesteście całą gwardią. To wy jesteście gwardią. Nie o to chodzi. Wie bowiem, że tych niewielu żołnierzy, do których się zwraca, to przecież miejscowa reprezentacja gwardii, a nie cała rządowa gwardia. Tak więc również i dzisiaj przywilejem i odpowiedzialnością wszystkich chrześcijan znajdujących się w konkretnym miejscu jest zgromadzanie się jako członki jednego ciała Chrystusowego, jako lokalny wyraz jednego i jedynego istniejącego ciała. Każdy wierzący jest dzięki duchowi, którego posiada, członkiem tego jednego całego ciała Chrystusa. Ów fakt czyni wierzących odpowiedzialnymi za postępowanie zgodne z tymi wzniosłymi prawdami. Żaden człowiek nie powinien przyzwalać na to, aby kojarzono go z sektami i obrębie chrześcijaństwa, które w praktyczny sposób zupełnie przeczą Bożym zasadom. W chrześcijaństwie owa wzniosła prawda zostaje niezauważona bądź lekceważona przez wiernych, którzy gromadzą się przeważnie wokół oddanych sług lub przez takich, którzy tworzą sojusze i społeczności uwypaklające pewne prawdy Słowa Bożego, lecz jedyną jednością stworzoną przez Ducha jest jedno ciało Chrystusowe. Całe ciało, jedno całe ciało Chrystusowe. A jedyne uznawane przez Pismo Święte członkostwo to przynależność do tego właśnie ciała Chrystusa. W tych dniach ruiny, smutnego rozczłonkowania i licznych rozłamów wśród ludu Bożego
Szczerze usposobieni wierzący próbują niejednokrotnie doprowadzić do jedności chrześcijan przez organizowanie społeczności na modlitwę, wspólnych ewangelizacji, dzieł misyjnych lub towarzystw rozpowszechniających pewne prawdy Słowa Bożego, jak na przykład prawdy o odłączeniu ludu Bożego czy o powtórnym przyjściu Pana i tak dalej. Ciekawy jest fakt, że podczas gdy wielu jest gotowych, aby przyłączyć się do tych bądź co bądź czysto ludzkich organizacji, doprawdy garstka jest tych, którzy opuszczają stworzone według ludzkiej mądrości i konwencji ugrupowania religijne, aby postępować zgodnie ze stworzoną przez Ducha Świętego jednością i działać pod Jego nieustannym kierownictwem. A przecież Pan nie prosi o nic więcej. On nie skłania naszych sumień do bezustannego wyboru społeczności i ugrupowań, do których mielibyśmy się przyłączyć, co, jak zostało już wyjaśnione, dla wielu chrześcijan byłoby w praktyce nieosiągalne. Również nie jest Jego zamiarem, abyśmy, chcąc dać praktyczny wyraz chrześcijańskiej jedności, opuścili na chwilę różnorakie ugrupowania i sekty religijne, w których być może tkwimy, w tym celu, aby udać się do jednego, wyznaczonego w oddali miejsca, by każdego roku spędzić tam z innymi chrześcijanami kilka dni lub tydzień. Gdyby tak rzeczywiście było, to Pan wymagałby czegoś, co dla przeważającej części ludu Bożego byłoby zupełnie niemożliwe do spełnienia. Pan z pewnością oczekuje od tych, którzy są Jego własnością, aby w tym miejscu, gdzie On ich postawił, pozostawili wszystko, co przeczy wzniosłej prawdzie o ciele Chrystusowym i zgromadzali się na podstawie jedności tego właśnie ciała, którego są niezaprzeczalnymi członkami. Ktoś słusznie ujął to w słowach. To, czego Pan wymaga, jest możliwe dla wszystkich do urzeczywistnienia. Skromne, bez zbędnego szumu i przepychu, niespektakularne i nie na pokaz, prawdziwe w swym charakterze i aktualne o każdym czasie. Taka droga jest otwarta również dla najskromniejszych i najbiedniejszych spośród ludu Bożego. To, co apostoł powiedział wówczas o zgromadzeniu w Koryncie, jest i dzisiaj prawdą dotyczącą tych wszystkich, którzy zgromadzą się w danym miejscu, w danej im przez Boga wierze, w świetle prawdy o jednym ciele. Tacy są ciałem Chrystusowym, to znaczy Jego reprezentacją. W dniach radykalnych podziałów trudno byłoby znaleźć taką społeczność, która obejmowałaby rzeczywiście wszystkich chrześcijan w danej miejscowości. Jednakże dla wierzących, którzy są zdeterminowani, aby za wszelką cenę być posłuszni wobec Słowa Bożego, możliwe jest, aby w świetle prawdy wspólnie dążyć do jedności ciała Chrystusowego. Wersety od 28 do 30. A Bóg ustanowił w Kościele najpierw apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, następnie moc czynienia cudów, potem dary uzdrawiania, niesienia pomocy, kierowania, różne języki. Czy wszyscy są apostołami, czy wszyscy prorokami, czy wszyscy nauczycielami, czy wszyscy mają moc czynienia cudów, czy wszyscy mają dary uzdrawiania, czy wszyscy mówią językami, czy wszyscy je wykładają? W ostatnich wersetach apostoł przypomina, iż Bóg ustanowił w swym zgromadzeniu różne dary. Z listu do Efezjan, porównaj Efezjan 4 rozdział od 7 do 8 wersetu, dowiadujemy się, że dary otrzymujemy od Chrystusa, wywyższonej głowy Kościoła, który wstąpił do nieba. Z listu do Koryntian dowiadujemy się, że Duch Święty rozdziela dary w zgromadzeniu na ziemi. Niektóre z darów były niezaprzeczalnie przeznaczone dla wstępnego okresu chrześcijaństwa. Takie są dary znaki. Nie znajdujemy żadnego potwierdzenia na to, jakoby miały one trwać przez cały czas istnienia Kościoła. Cechą godną uwagi jest fakt, że darom, których pożąda
i na które łakomi się człowiek, przypisane jest tutaj najmniejsze znaczenie. Werset 31. Starajcie się tedy usilnie o większe dary łaski, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. Dary są czymś, czego słusznie możemy pożądać i do czego powinniśmy dążyć. Niemniej jednak, skoro my, podobnie jak wierzący w Koryncie, poddani jesteśmy niebezpieczeństwu łatwego nadużywania darów do wywyższania samych siebie i szukania uznania, apostoł mówi, że istnieje doskonalsza droga do służenia sobie nawzajem. O niej to będzie mowa w kolejnym, 13 rozdziale.